Tytuł kursu: Elementy organizowania i monitorowania procesów magazynowych. Moduł: Efektywność przebiegu procesów magazynowych. Tytuł wideokastu: Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie. Witaj! Dzięki temu materiałowi zdobędziesz wiedzę na temat wspólnej odpowiedzialności pracowników za powierzone im mienie. Wspólna odpowiedzialność polega na tym, że usunięcie powstałej szkody spoczywa na wszystkich pracownikach zatrudnionych w magazynie posiadających bezpośredni kontakt z przechowywanymi dobrami materialnymi. Umowa dotycząca wspólnej odpowiedzialności materialnej może być zawarta tylko w wypadku, gdy na przyjęcie wspólnej odpowiedzialności materialnej wyrażają zgodę wszyscy pracownicy zatrudnieni w magazynie. Warto zaznaczyć, że każda zmiana w składzie pracowników objętych wspólną odpowiedzialnością materialną wymaga zawarcia nowej umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Pracownik może wypowiedzieć umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej na piśmie z 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Natomiast pracodawca może odstąpić od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić osobom objętym wspólną odpowiedzialnością materialną możliwość sprawowania nadzoru nad powierzonym mieniem przez swobodny do niego dostęp. Wspólna odpowiedzialność materialna nie wyklucza odpowiedzialności indywidualnej. Dlatego pracownicy ponoszą odpowiedzialność materialną odpowiadającą w częściach określonych w umowie. Lecz w przypadku stwierdzenia, że niedobór w całości lub w części został spowodowany przez niektórych pracowników, za całość niedoboru lub określoną jego część odpowiadają tylko sprawcy. Pracownik może zgłosić pracodawcy żądanie przeprowadzenia inwentaryzacji w razie stwierdzenia nieprawidłowego wykonywania obowiązków przez innego pracownika objętego wspólną odpowiedzialnością. Pracownik, który zgłosił na piśmie zarzuty uzasadniające utratę zaufania w stosunku do osoby współodpowiedzialnej, może cofnąć zgodę na dalsze wykonywanie przez tę osobę pracy lub określonych czynności w miejscu powierzenia mienia, a w razie nieuwzględnienia przez pracodawcę skutków cofnięcia takiej zgody, może odstąpić od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej ze skutkiem na przyszłość. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.